serce swe oddaję Ci nieprawdę. W Piśmie Świętym możemy spotkać dziesiątki takich modlitw głównych bohaterów Starego i Nowego Testamentu, gdzie oni osobiście zwracają się do Pana Boga. Że jest to modlitwa, gdzie jest prowadzony dialog z Panem Bogiem. Wyobrażam sobie Esterę, która jest bohaterką dzisiejszych czytań, że Estera otwiera ówczesny modlitewnik i wyciąga różaniec i odmawia różaniec, potem odmawia jeszcze litanie i potem jeszcze czyta jakąś książkę, nie wiem, Tajemnice Szczęścia i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że potrzebujemy bardzo osobistego zwracania się do Pana Boga. Panie Boże, oto moje życie. Panie Boże, bardzo cierpię z powodu trudności małżeńskich. Moje dziecko choruje. Zwracam się do Ciebie. Wylewam przed Tobą moje serce. To jest modlitwa osobista. I dlatego potrzebujemy również nauczenia się takiej modlitwy. Potrzebujemy takiego przełamania wewnętrznego oporu do tego, żeby mówić, zwracać się do Pana Boga. Już wkrótce tutaj u nas w klasztorze odbędą się warsztaty modlitwy uwielbienia, modlitwy oazowej, gdzie będziemy prosić, dziękować, przepraszać, ale także uwielbiać. Dlatego myślę, że jeżeli chcemy być tak wymowni i tak dokładnie opisujący swoją historię życiową jak Estera, powinniśmy wziąć udział właśnie w takich warsztatach modlitwy uwielbienia.